Podaj stopień i współczynniki wielomianu w łot x. Stopniem wielomianu w łot x nazywamy najwyższą potęgę, w jakiej występuje x. Tutaj w najwyższej mamy potęgi czwarta, trzecia, druga i zerowa. Tu w najwyższej potędze mamy x do potęgi czwartej, czyli stopień tego wielomianu wynosi 4. Teraz wypiszemy po kolei wszystkie współczynniki tego wielomianu. Ponieważ stopień wielomianu wynosi 4, to pierwszym naszym współczynnikiem będzie współczynnik a4. Współczynnik a4 to jest liczba, która stoi przy x do potęgi czwartej. U nas przy x do potęgi czwartej stoi liczba minus 1. Możemy zamiast minusa możemy napisać, że to jest minus 1x do czwartej. I następnie idziemy o 1 w dół. Czyli mamy współczynnik a3, współczynnik a2, współczynnik a1 i współczynnik a0. Czyli współczynnik a3 to jest ten, który jest przy x w potędze trzeciej. Przy x w potędze trzeciej jest współczynnik pierwiastek z 7. A2 jest to liczba stojąca przy x do drugiej. Przy x do drugiej mamy liczbę minus 3. A1 jest to liczba stojąca przy x do pierwszej. Nie mamy tutaj x do pierwszej, więc to oznacza, że współczynnik stojący przy x do pierwszej wynosi 0. Bo 0 razy x do pierwszej to jest 0, czyli nie mamy tutaj tego elementu. I x do zerowej to jest wyraz wolny, czyli w naszym wypadku będzie to 1 trzecia. Dlatego, że możemy zapisać zamiast 1 trzeciej, możemy zapisać, że jest to 1 trzecia razy x do zerowej. Wiemy, że cokolwiek podniesione do potęgi zerowej poza zerem to jest 1, czyli stąd dostaniemy, że to jest 1, czyli rzeczywiście 1 trzecia to jest to samo, co 1 trzecia razy x do zerowej, czyli a0 wynosi u nas 1 trzecia.